Mamy równanie ogólne stopnia trzeciego, ax do trzeciej plus bx kwadrat plus cx plus d równa się 0. Podzielmy obustronnie to równanie przez a. Trzymamy x do trzeciej plus b przez a x kwadrat plus c przez ax plus d przez a równa się 0. Oznaczmy teraz a duże to jest b przez a, b duże to jest c przez a i c duże to jest d przez a. Mamy równanie x do trzeciej plus a x kwadrat plus bx plus c równa się 0. To jest nasze pierwsze podstawienie. Weźmy teraz podstawienie Cardano. X równa się y minus b przez 3a. Czyli minus b to będzie a przez 3a. 3 razy 1 to jest 3. I podstawmy. Mamy y minus a przez 3 do potęgi trzeciej plus a y minus a trzecich do potęgi drugiej plus b razy y minus a trzecich plus c równa się 0. Korzystając ze wzoru na sześcian różnicy mamy y do trzeciej plus 3y kwadrat razy minus a przez 3 plus 3y razy minus a przez 3 do potęgi drugiej plus minus a przez 3 do potęgi trzeciej. I korzystając ze wzoru na kwadrat różnicy otrzymamy plus, no przepiszmy tu, plus a razy y kwadrat plus podwojony iloczyn, w naszym przypadku będzie minus 2 trzecie a y plus i plus a kwadrat dziewiątych. Tak, to tu mamy to. Plus by minus ab trzecich i plus c równa się 0. Wszystko tu jest dobrze, jak na razie, robione. Dalej, y do potęgi trzeciej minus trójki się skrócą, a y kwadrat plus trójka się skróci, tu zostanie jedna trójka, czyli będzie plus a kwadrat przez 3y minus a do potęgi trzeciej przez 27 i plus, idziemy dalej, każdy czynnik mnożymy, a y kwadrat minus 2 trzecie a kwadrat y plus a razy a kwadrat, czyli plus a do trzeciej dziewiątych i przepisujemy plus by minus ab trzecich plus c równa się 0. Łatwo widać, że ay kwadrat nam się skróci i pozostaje y do trzeciej plus a kwadrat trzecich, to jest nasze z y, tu będzie też z y, minus
2 trzecie a kwadrat y i plus b poza nawiasem y. I zostaje plus minus a do potęgi trzeciej przez 27 plus a do trzeciej przez 9 minus ab trzecich plus c. I to ma się równać 0. W wyniku przekształceń otrzymujemy po tym podstawieniu takie równanie. Jeszcze je uprośćmy. Y do trzeciej plus wspólny mianownik 3, czyli będzie 3b minus a kwadrat trzecich y plus wspólny mianownik 27, więc będzie 2a do trzeciej minus 9 razy 3 jest 27, czyli minus 9ab i plus 27c przez 27 to się równa 0. Zróbmy teraz podstawienie trzecie. Niech p równa się 3b minus a kwadrat przez 3 i q równa się 2 a do trzeciej minus 9ab plus 27c przez 27. Otrzymujemy równanie y do trzeciej plus py plus q jest równe 0. Jest to postać kanoniczna równania stopnia trzeciego. Kolejne podstawienie Eulera, Cardano, to jest takie, że nasze y to się równa u plus v. U plus v. No to widzimy, że skoro tak, to trzecia potęga będzie u plus v do potęgi trzeciej. A to się równa u do trzeciej plus 3u kwadrat v plus 3u v kwadrat plus v do trzeciej. Jeszcze nie będziemy podstawiać. Dalej y do trzeciej to jest u do trzeciej plus v do trzeciej plus 3uv razy u plus v. Stąd. No ale nasze uv to jest po prostu y. Zatem y do trzeciej minus 3uv y minus u do trzeciej plus v do trzeciej równa się 0. Stąd widzimy, że jest to analogiczne równanie jak y do trzeciej plus py plus q równa się 0. Otrzymaliśmy układ równań. Zauważmy, że nasze P to się równa minus 3UV, czyli UV równa się minus P trzecich
i nasze u do trzeciej plus v do trzeciej to się równa minus q. Stąd wynika, że nasze u to się równa minus p przez 3v. Podstawmy tu do równania. No to mamy minus p przez 3v do trzeciej plus v do trzeciej równa się minus q. Zatem minus p do trzeciej przez 27v do trzeciej plus v do trzeciej równa się minus q. No to stąd jak pomnożymy przez v do trzeciej, v różne od zera, otrzymamy minus p do trzeciej przez 27 plus v do szóstej równa się minus q v do drugiej. Przenosząc wszystko na lewą stronę, otrzymujemy v do szóstej plus q v, tutaj jest do trzeciej, q v do trzeciej minus p do trzeciej przez 27 równa się 0. Łatwo widać, że jest to równanie kwadratowe względem zmiennej v do trzeciej. Oznaczmy więc, że v do trzeciej równa się t. Zatem t do drugiej plus qv plus qt minus p przez 3 do potęgi trzeciej równa się 0. Zatem t to się równa minus q minus pierwiastek z delty, może plus minus pierwiastek z delty przez 2. Pierwiastek z delty to jest q kwadrat minus razy minus jest plus, czyli plus 4p przez 3 do potęgi trzeciej. Zatem widzimy, że nasze v do trzeciej to się równa minus q drugich plus minus pierwiastek q kwadrat. Tu będzie pod pierwiastkiem czwórka czwartych plus 4 przez 4 się skróci. P do trzeciej. P do trzeciej przez 27. Zatem V to jest pierwiastek trzeciego stopnia z minus Q drugich plus minus pierwiastek Q kwadrat czwartych plus P do trzeciej przez 27. No jeśli V równa się pierwiastek trzeciego stopnia z tego wyrażenia, no to U też będzie pierwiastek trzeciego stopnia minus plus pierwiastek z delty. Co po łatwych przekształceniach można uzasadnić. Zatem możemy zapisać, że
jeśli delta jest większe od zera, to uda się przedstawić w postaci u plus v, u1 plus v1, gdzie u1 to będzie, no to jest to samo co v1 plus u1, tak? Czyli to będzie to samo co pierwiastek stopnia trzeciego z minus q drugich plus pierwiastek z delty plus pierwiastek trzeciego stopnia z minus q drugich minus pierwiastek z delty, gdzie pierwiastek z delty to jest q kwadrat czwartek plus p do trzeciej dwudziestych siódmych. Jak wyznaczyć pozostałe dwa pierwiastki? Będą to pierwiastki zespolone, sprzężone ze sobą. Y2 to jest to samo co u1 razy pierwiastek stopnia pierwszego z jedności plus V1 razy kwadrat pierwiastka stopnia pierwszego z jedności. Czyli to będzie U1 razy minus 1 plus i pierwiastek z 3 przez 2 plus V1 razy minus 1 minus i pierwiastek stopnia trzeciego i pierwiastek kwadratowy z 3 przez 2. Zatem y2 to jest minus u1 plus u1 pierwiastek z 3i przez 2 plus minus V1 minus V1i pierwiastek z 3 przez 2. Zatem Y2 to się równa minus U1 minus V1, czyli minus U1 plus V1 przez 2 plus U1 minus V1 przez 2 razy i pierwiastek z 3. Łatwo uzasadnić, że trzeci pierwiastek będzie pierwiastkiem sprzężonym, czyli będzie postaci minus U1 plus V1 przez 2 minus U1 minus V1 przez 2 razy i pierwiastek z 3. Oczywiście, jeśli delta jest równe 0, no to otrzymamy trzy pierwiastki rzeczywiste, jeden pierwiastek będzie podwójny. Jeśli natomiast delta jest mniejsze od zera, to otrzymamy wówczas trzy różne pierwiastki rzeczywiste. Mamy równanie postaci kanonicznej x do trzeciej plus px plus q równa się 0. Wyróżnik tego równania liczony jest ze wzoru q drugich do kwadratu plus p trzecich do sześcianu. Wyróżnik ten pozwala nam sprawdzać, jakie pierwiastki ma dane równanie. Weźmy dla przykładu równanie postaci x do trzeciej minus 6x plus 9 równa się 0.
delta wynosi dokładnie 9 drugich do kwadratu plus minus 6 trzecich do sześcianu. To jest 81 czwartych plus minus 2 do sześcianu. Czyli delta równa się 81 minus 8 razy 4 to jest 32 czwartych. 11 odjąć 2 jest 9, 7 odjąć 3 jest 4. 49 czwartych. Widzimy, że delta jest większa od zera. Zatem to równanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty i dwa zespolone. Weźmy drugi przykład. X do potęgi trzeciej minus 6x plus 4 równa się 0. Wyróżnik wynosi 4 drugie do kwadratu plus minus 6 trzecich do sześcianu. To jest 2 do kwadratu minus 2 do sześcianu. To jest 4 minus 8, czyli minus 4. Ponieważ delta jest mniejsze od zera, więc to równanie ma 3 różne pierwiastki rzeczywiste. Weźmy jeszcze taki przykład. X do trzeciej minus 3x plus 2 równa się 0. Nasza delta to się równa 2 drugie do kwadratu plus minus 3 trzecie do sześcianu. To jest 1 minus 1 równa się 0. Ponieważ delta jest równe 0, więc to równanie ma dokładnie 3 pierwiastki rzeczywiste, w tym jeden pierwiastek podwójny. Możemy zapisać, że x1 równa się x2 i jakiś pierwiastek x3. Zatem widzimy, że w pierwszym przykładzie delta jest większe od zera, to równanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty i dwa pierwiastki zespolone, sprzężone ze sobą. W tym przykładzie delta jest mniejsze od zera, więc to równanie ma dokładnie trzy różne pierwiastki rzeczywiste. I w tym przykładzie delta jest równe 0. Zatem to równanie ma dokładnie 3 pierwiastki rzeczywiste, w tym jeden pierwiastek podwójny. Dziękuję za uwagę. Mamy równanie w postaci kanonicznej stopnia trzeciego, y do trzeciej plus PY plus Q równa się 0. Wiemy, że wyróżnik tego równania ma postać Q drugich do kwadratu plus P trzecich do sześcianu. I wiemy również, że jedno z rozwiązań w postaci ogólnej jest w postaci y równa się pierwiastek trzeciego stopnia minus q drugich plus to wyrażenie, czyli pierwiastek z delty plus pierwiastek stopnia trzeciego z minus q drugich minus pierwiastek z delta.
I teraz co będzie, gdy delta będzie równe 0? Gdy delta jest równe 0, no to wówczas pierwiastek z delty też równa się 0. Zatem rozwiązanie pierwsze będzie miało postać: pierwiastek trzeciego stopnia minus q drugich plus pierwiastek trzeciego stopnia minus q drugich, czyli 2 pierwiastki trzeciego stopnia minus q drugich. I teraz pozostałe pierwiastki. Y2 to będzie ten pierwiastek stopnia trzeciego z minus q drugich razy epsilon, gdzie epsilon jest pierwiastkiem stopnia trzeciego z jedności, plus epsilon kwadrat razy pierwiastek stopnia trzeciego również z minus q drugich. Czyli y2 to jest pierwiastek stopnia trzeciego z minus q drugich razy epsilon plus epsilon kwadrat. Ale epsilon plus epsilon kwadrat możemy zapisać teraz w taki sposób: pierwiastek stopnia trzeciego z minus q drugich razy epsilon kwadrat plus epsilon plus 1 minus 1. Ale to wyrażenie równa się 0, zatem zostaje nam minus 1. Zatem y2 równa się minus 1 razy pierwiastek trzeciego stopnia z minus q drugich, to się równa minus pierwiastek trzeciego stopnia z minus q drugich. Analogicznie pierwiastek stopnia trzeciego z minus q drugich, i tu minus przed tym pierwiastkiem, równa się y3. Jest minus q drugich, tu będzie też minus q drugich. Zatem widzimy, że przepiszmy y1, to jest 2 pierwiastki stopnia trzeciego z minus q drugich. Łatwo widać, że y2 jest równe y3, jest równe y minus y1 dzielone przez 2. Czyli 3 pierwiastki rzeczywiste i 1 pierwiastek podwójny ma równanie y3 plus py plus q, jeśli delta równa się 0. I to tyle.